Tysiące śniętych ryb na brzegu Wisły. Katastrofa śnięte ryby przy kolektorze bielańskim. Są ich tysiące. Zdjęcia, na których widać śnięte ryby, zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych warszawski radny Marcin Korowaj. Jak zaznaczył, przesłali mu je wędkarze. Według nich cały brzeg Wisły od kolektora bielańskiego w dół jest usłany martwymi rybami, małżami i rakami. Są ich tysiące. Niektóre ryby to okazy po 40 cm, napisał radny na Facebooku. Cierpi cały ekosystem wisły w otulinie cennych przyrodniczo-rezerwatów. Proszę o udostępnienie wiadomości. Tylko tak możemy walczyć z bezdusznością urzędniczą. Sprawa została dzisiaj już zgłoszona do Ministerstwa Klimatu i Środowiska jeden Wydziału Ochrony Środowiska dla dzielnicy Białowęka. Jest wyjaśniana przez odpowiednie służby, dodał. Radny z Białołęki wyjaśnił, że zdjęcia dostał od wędkarzy. To aktualne fotografie, podkreślił. Zaznaczył, że w tym przypadku nie można mówić o przydusze znaczne zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie zbiornika wodnego lub jego części ret, bałkent w stolicy był chłodny i z opadami deszczu. Wędkarze powiedzieli mi, że przyducha działa na małe ryby, a te większe, silniejsze przeżywają. A na zdjęciach widać duże ryby, nawet takie 40 centymetrowe, powiedział radny korowaj. Kolejna katastrofa ekologiczna to bardzo niepokojące, że dochodzi do takich sytuacji, szczególnie na terenie rezerwatu. To kolejna katastrofa ekologiczna, dodał zaznaczył, że w sprawę natychmiast zaangażował się wiceminister klimatu i środowiska Jacek zdoba. Poinformowany został również Wydział Ochrony Środowiska dzielnicy Białołęka. Na miejscu przeprowadzono kontrolę. To jest to samo miejsce, gdzie rok temu występował problem śniętych ryb. Wstępnie trudny jest określić, jaka jest przyczyna, dopóki nie będzie weryfikacji stanu wody oraz dodatkowych analiz przeprowadzonych przez ekspertów, powiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek zdoba. Musimy poczekać na wyniki laboratoryjne, podkreślił.